PSA Satellite, finał. Corsair Enjoy Squash Open 2023, finał turnieju Open. Filip Jarota serwuje, Kuba Pytlowady odbiera, best of 5 games, 0-0. No to zapraszamy na grzmoty. No, zobaczymy jak po trzeci rok zaczyna w tej chwili, zaczął Filip Jarota na Bristolu, na UI. Jak po trzech latach. Wow, ładny trick boost. Dobre czytanie gry Filipa, przynajmniej tutaj na początku tego meczu. Był pod dużą presją, ale stał w te. Nawet się nie ruszył, czekał do samego końca uderzenia. O, niewymuszony błąd Kuby. 1-0. Daje prowadzenie 1-0. Filipowi Jarocie. Jedną osobę i to jest mój wujek, bo klikamy tam w Frankfurt nad menem i mój wujek. Będę to zbieram na jego. 70 osób. Będzie to na pewno czysty mecz. Znając tych dwóch zawodników. Grają bardzo fair. O, ale będzie na pewno szybko. I będzie dużo ników. Oby. Jest 2-0. Aktualny mistrz Polski prowadzi. I teraz niewymuszony błąd. Trochę pokusa chyba. Spróbowania co zrobi przeciwnik. To jest pierwszy set badawczy. Będą panowie testowali się nawzajem różnymi uderzeniami. Najczęściej jest to test zagrania lepszej długości, wypracowania sobie pozycji do tego, żeby z pozycji T zaatakować albo poczekać na otwarcie. Wow, to było blisko ciała. Trochę nieszczęśliwie chyba tą ramą odbił Filip Jarota. No, trochę niecierpliwe, no to nie był dobry, no chciał dobrze, ale piłka była super przyklejona. Niestety to był 3-1. Może na dachu zobaczyć. Och, ładny selling, ładnie przytrzymał, dobry hold. 4-1. W ostatnim momencie strzelił, kiedy już Kuba ruszył do uderzenia. Myślał, że to będzie drop, podejrzewał. To już ta ręka przygotowana Filipa Jaroty. Nie wiadomo, co on z tego zagra. No, ładnie, no, zneutralizował to ładnie Kuba. Już wiemy, skąd się wziął tatuaż Kuby Pytlowanego nad lewą kostką. Jest to piorun. Ma to coś wspólnego z życiorysem Davida Bowiego. Czyli eksperymentować. 5-1. Być odważnym. I nie pamiętam, jakaś trzecia jeszcze rzecz, ale... Ale zaraz sobie przypomnę. Wróćmy tutaj na kort. No, bardzo ładna długość Filipa. 6-1. Prowadzenie wysokie 6-1 w tym finale. Ma duży orzech do zgryzienia. Kuba Pytlowany, bardzo ambitny, bardzo utalentowany, bardzo dobrze grający zawodnik, no ale no, mierzy się z mistrzem Polski. Oj, potknął się teraz. Trochę go znowu oszukał. Znowu wstrzymał to uderzenie Filip i w ostatnim momencie mógł zagrać tam wszystko tak naprawdę. Mógł zagrać drive, mógł zagrać cross. Zagrał do przodu. Wiedział, że będzie się obawiał tej gry do tyłu Kuba, no i oszukał. Coś niesamowitego. Ładnie panowie generują uderzenie. I teraz Filip Jarota ma charakterystyczny chwyt. Oj, ładnie. To też oszukał teraz. Przytrzymał. Filip Jarota spodziewał się crossa chyba. Handa 2-7. Ja się tak patrzę na Filipa od prowadzenia rakiety na forehandzie. On gdzie utrzyma tam wysoko, ładnie. Ale tak czy siak ten jego łokieć jest... No, charakterystycznie jest. Jest troszkę niżej linii barku. Ale być może to... Ale ładna długość. No, to był tak zwany dying length Kuby Pytlowanego.
bardzo 3, duży repertuar swoich uderzeń. Kuba. Piękne uderzenie, kończące praktycznie. I to umiera w drugim koźle z tyłu. Niku. Chciał trafić, no. Było bardzo blisko. Super, dobry selling teraz Kuby. Kolejny selling. To miał być drive, zagrał cross. O, i piękny volley drop. Filip musi zresetować zmianę. Tak, teraz bardzo dobrze, bardzo dobry reset. O, było coś niesamowitego. Piłka leciała w blachę. Handout 8-3. Trafiła tuż na, to jest 8-3. Duże prowadzenie. Filipa. Ciasno, no, pięknie. To jest ta sytuacja, kiedy dwie idealne sytuacje przy zagraniu dropa. Piłka wpada do Niku. Druga sytuacja, kiedy piłka się odbija od podłogi i skleja się ze ścianą w trakcie, kiedy przeciwnik uderza. Do tego dążymy, ucząc juniorów i zawodników, żeby grać drop. Nie zawsze się celuje do Niku, czasami właśnie wystarczy przykleić tę piłkę. Piłka dąży do bocznej ściany, skleja się kompletnie. Ciężko z tego zagrać. Częste sytuacje, kiedy z tego powstają strołki właśnie. Reset. No to jest to właśnie ta sytuacja na stroke. No to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Piłka była wyższa trochę, ale się skleiła ze ścianą. Filip już wiedział, że tam może być sytuacja stroke. Gotowy. 9-4. Wymuszony błąd. Bardzo dobry boost Kuby, 5, ale 9. Był tam Filip. Chciał zagrać za nisko i trafił w blachę. 5-9. Piękny counter drop Kuby Pytlowanego. Jest 6-9. 6-9. Przerzający serwis. Czasami pomaga, ale czasami się obraca tu przeciwko. Się piłka mocno odbija od bocznej ściany. I od tylnej ściany później wychodzi w stronę środka. Piękny, piękny tak zwany cut. Podciął bardzo mocno tą piłkę. 7-9. Filip chyba stracił trochę koncentracji na koniec, albo Kuba właśnie dostał skrzydło. Ale gra bezpiecznie. O, 8-9. 8-9. Dobry serwis. Uj, trafia do Niku. Proszę bardzo. Proszę bardzo, to było przemyślane z premedytacją ten serwis. Taki lekko padający na ścianę. Problem. Tak nie. Chyba w ostatnim momencie Filip zmienił swoje zdanie, nie wiem, ale... 10-9 gameball. Ale nie wyszło. Ten drive tak jak powinien. Piłkę setował Kuba Pytlowany. Nie może popełnić teraz błędu. No i to było ryzykowne. Ciasna piłka. Jest
blisko ciała. Ważny jest Kuba testowany, gra na forehand Filipa. No, elektryzująca atmosfera w tej wymianie. Piłka setowa dla Kuby pytlowanego. Oj, dobry lob, trochę za trudno, ale wcale nie, był bardzo dobry. No i Kuba pytlowany zdobywa tego seta. Jest 1-1. Wydawałoby się, że ten crosslob, przepraszam, jest 1. Jest 1-0. Wydawało się, że ten lob wpadnie za krótko, ale jednak wpadł idealnie na tył kortu. 1-0, Kuba pytlowany. Set trwał 10 minut. No, Kuba pytlowany, mocno skoncentrowany. Ja już chyba jestem troszeczkę zmęczony, proszę mi wybaczyć, ale jestem myślami w różnych miejscach. Staram się być tutaj, ale... Chłopaki, gdzie kupujesz najlepsze fajerwerki? Jest 1-0, Kuba pytlowany w finale. Corsage Enjoy Squash Open 2023. PSA Satellite. 15 sekund! Filip Perota, widzę, rozmawiał z Darkiem Filipowskim między setami. Wchodzi na kort pewnym krokiem. Jakub pytlowany już na korcie. No, też jest to czasami taka psychologiczna walka. Zawodnik czasami chce wyjść wcześniej na kort, po to, żeby pokazać, że jest gotowy. No i to był dobry akcent, że Kuba wszedł pierwszy na ten kort. Pytlowany prowadzi 1-0, 0-0. 1-0, Kuba pytlowany i 0-0. Finał. To było dobre. Trochę z nonszalancją do tego uderzenia. 1-0 Filip Jarota. A propos rakiet, rozmawialiśmy na tym rakiet. Filip Jarota gra AM. Wagi tej rakiety, ale chyba nie jestem pewien, czy to jest 120. Handout po jeden. Gra też Filip w butach AI. Osobiście testowałem te buty. No nie jest to dla mnie model wymarzony. No let's. Kuba, piłka uderzyła cię w twoją nogę. Gdybyś się cofnął. Gdybyś się cofnął do uderzenia, to nie było tam przeszkadzania. Najgorsza decyzja to nie. Zdarza się. No let. No myślę, że Kuba nie powinien w ten sposób się odzywać do sędziego, ale no to są też emocje. Ma prawo oczywiście coś powiedzieć, ale też ma prawo sędziego ukarać za to. No, nie wygląda to dobrze, ale na pewno emocje, wiadomo, że Kuba jest, Kuba chciałby tutaj wygrać. Była sytuacja na oj, piękny ten drop. Była sytuacja na stroke, ale oj, ładnie. No. Podetnie to teraz skrzydła Kubie, bo widzę, że się denerwuje przez tą decyzję teraz, przez tą przegraną wymianę. Czasami nie warto się kłócić, bo i tak to nie zmieni decyzji. Sędzia uznał, że to była piłka, która wpadła w nogi. 4-1.
należało. Jest 4-1 dla Filipa Jaroty w drugim secie. Należałoby się zastanowić nad tym, czy chyba mógł wziąć tę piłkę z Bolaja, czy nie. Ale to już jest za nami. Dla tych, którzy są ciekawi, czym gra Filip Jarota. W przerwie chcę to sprawdzić, to był chyba na mapę, ale nie jestem pewien. Ale tutaj Paweł czuwa. Jeszcze nie mamy takiej technologii tutaj na turniejach A w Polsce, gdzie można zrobić video review. Brawo. Handout 2-4. Zmusił teraz Kuba Pytlowany do błędu Filipa Jarotę, zagrywając bardzo dobrą piłkę do prawego tylnego narożnika. O, ale strzał już nad linię. No, jaką jeszcze opcję mógł zrobić Kuba Pytlowany teraz? Może lob? Też był w zasięgu. Byłoby to bezpieczniejsze, ale chciał zaatakować counter dropem. Widać było ten drive Filipa, mimo tego, że ciałem pokazał, że będzie cross. O, ładny drop z tyłu, dobry lob. No i dobry pomysł, to był dobry pomysł. 6-2. No niestety blachę, no nie w tym momencie, kiedy przegrywa się 3 punktami, już teraz 4. Myślę, że Kuba powinien się skupić na tym, żeby znowu wypracować sobie pozycję do tego ataku, ale piękna, piękna piłka, znowu taki cross spadający tuż przy tylnej szybie. Jest 3-6. Ładnie, tuż nad linią. Piękna piłka. Wydaje mi się, że była dobra. 4-6. 4-6. O, to był błąd, który może kosztować. O, tak jest. I kosztował go punkt. Handout 7-4. 3 punkty przewagi mistrza Polski. Zwróćcie uwagę, jak czytają te chłopaki po każdym uderzeniu. Wracając do te, patrzą, skanują ciało przeciwnika, patrzą w jakiej pozycji, jaką odprowadzoną ma rakietę i jakie wykonuje uderzenie i follow through. Stąd czerpie się informacje do tego, żeby podjąć decyzję o shot selection i o tym, gdzie pójść do piłki. Z takiego uderzenia, które dla nas jest niewidoczne, oni wyczytują, gdzie ta piłka jest. Oj. No, ma prawo być zły na siebie Kuba Pytlowany teraz, bo to był niewymuszony błąd. Piłka była trochę blisko ciała. Powinien podjąć inną decyzję, no ale jest to sport. O, ładny cross. Dobra piłka, taka na stroke właśnie. To było piękne, to był majstersztyk. Brawo, Kuba Pytlowany. Handout 6-8. Stalowe nerwy ma ten chłopak z Krakowa. Na co dzień trenujący squash for you. Pozdrawiamy przy okazji Maćka Maciantowicza, wielkiego promotora squasha w Polsce w przyszłości. Oj, na tap, to był na tap. No obecnie mamy nowych promotorów. Między innymi Piotr Dudek, który gra tutaj w tym turnieju. Właśnie klub Enjoy. 10-6, game ball. 10-6. 4 piłki setowe ma Filip po pierwszym przegranym secie.
wyrównanym. O, ładnie oszukał teraz, pięknie. Handout 7-10 game ball. No, może być okay. Kuba na siebie. Jarota. Kilka niewymuszonych błędów spowodowało to, że Kuba przegrał tego drugiego seta. Jest po jeden. Wszyscy są skupani. Pamiętasz, jak byliśmy na tym? No, Dominik Kowalski pracuje nad głową rakieta górnika. Kuby, żeby wróciła koncentracja z pierwszego setu, z pierwszego seta. No może tam był rakieta tam się ten... Będzie wydobył. Próbujesz? Figur do kosza. Ma nie niezły żart, nie? Tak jednak robię. Już żart. Ja czekam, na bombę, bo figur też jest błyskotliwy. To zamiata moje. Zobacz tam młodzieżowe buty robią. Sekund! Tylko raz, dobra, nie, tak więcej nie. 15 sekund, zawodnicy są wzywani na kort. Jest po jeden w setach. Kuba prezentowany wchodzi jako pierwszy. Starbucks. Napiszę panią książkę, jak zbankrutowałem 2 minuty. No i zaczynamy. Set numer 3. 1-1. 1-1, serwuje Jarota, 0-0. Mam tutaj koło siebie Piotra Dudka. Piotr, jak myślisz, jak się zakończy spotkanie? Ja kibicuję Kubie, koledze z drużyny, ale myślę, że Filip, czym dłużej trwa mecz, już pokazał mi raz, że wygra coraz lepiej. A przeciwnicy mają problemy kondycyjne, chociaż Kuba kondycyjnie jest bardzo dobry. Zobaczymy, jak trzyma dokładność i odpowie na taki Filipa. 1-0. Dziękuję bardzo. Dobra analiza. Myślę, że zgodzę się z tym. Mimo tego, że uważam, że Kuba ma bardzo dobrą kondycję. Porusza się bardzo dobrze. No ale Filip też nie odstaje za dużo. Też ma Kuba no, trudniej, bo ma przeciwnika leworęcznego. Musi o tym pamiętać cały czas. Też nie jest łatwe. Często się gra zagrania na pamięć. No tutaj nie może sobie pozwolić na brak koncentracji, na to, żeby pamiętać o tym, co jest leworęczny zawodnik. No to może być problem. O, problem teraz ma Filip. Ale Kuba zagrał. No led. Czemu? Ale ja miałem zrobić zamach. Ale piłka już była za tobą. Handout po jeden. Filip mocno niezadowolony. No, co myślisz, Piotr? Według mnie był let albo strał. No właśnie, moim zdaniem też powinien być let, ale to nie my decydujemy, Piotr. Myślę, że to była trudna decyzja. Już rozmawiałem z Pawłem, jest mnóstwo trudnych decyzji. Niestety sędzia musi sobie z tym poradzić, on jest sfokusowany. Nie wiem, czy widzicie Państwo, jak siedzi Paweł. Wygina się w każdą stronę możliwą, po to, żeby jeszcze lepiej zobaczyć tą piłkę, jeszcze lepiej zobaczyć uderzenie, jeszcze zobaczyć swing. On ma to nie tylko uderzenie, nie tylko decyzja po uderzeniu. On musi widzieć wszystko, musi widzieć pozycję, musi widzieć to, czy zawodnik jest przygotowany do dojścia do tej piłki, czy nie, jednak nie, musi to ocenić. I to duża odpowiedzialność, żeby podjąć tylko decyzję, czy jednak ktoś był w stanie to odebrać piłkę, czy nie. Czy występowało przeszkadzanie wystarczające, czy nie. Czy była sytuacja na stroke, czy nie. To nie jest takie łatwe. Więc duże słowo uznania. No, to było chyba na to. Dziękuję bardzo Filip Jarota za fair play.
3-1. Więc jeszcze raz wielkie brawa dla sędziów, którzy robią tutaj dobrą robotę. O, odważnie. To było dobre. Oj, pięknie, no. Oszukał teraz Kuba Pytlowany. 4-1. O, proszę bardzo. Kąsa. Kuba Pytlowany. Filipa. Ja myślę, że on wcale nie myśli o tym, że jest w pozycji słabszej. Jest człowiek o dużej wierze. Jest, 5-1. Jest odważny. Tak, prowadzi. Ale gdyby notowania mówią o tym, że tak Filip, zresztą sam powiedziałeś, że Filip to prawdopodobnie wygra. 6-1. Ja myślę, że w głowie u niego jest coś innego. Dokładnie. Teraz Kuba pokazuje, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. Nie robi błędów. Filip trochę stracił koncentrację i widać różnicę teraz. Kuba jest w fali znoszącej i zobaczymy, jak to wytrzyma. Miejmy nadzieję, że to utrzyma, bo my chcemy tutaj zobaczyć jak najlepsze spotkanie. Ja nie stoję za żadnym z tych zawodników. Oczywiście będę się cieszył, jak wygra jeden i drugi, ale nie może wygrać dwóch, wygra tylko jeden. Handout 2-6. No myślę, że publiczność tutaj różnie reaguje na to, co się dzieje na korcie. Czasami biją brawo, czasami nie. Myślę, że to też w wielkim szoku to, co oni robią na tym korcie, bo ja jestem. Więc zachęcam kibiców tutaj, tych, którzy oglądają, do tego, żeby bić brawo. Bo to daje im też dużego drive'a. No i teraz taka kultura, o kulturze bicia brawo. Możemy podyskutować, kiedy się bije brawo, kiedy nie. No teraz Kuba trafił w blachę. Pytanie, czy się bije brawo, czy nie. Możecie podyskutować sobie w komentarzach na ten temat. Ja osobiście uważam, że się nie powinno... Stroke, to Jarota. Ja uważam, że nie powinno się bić brawo, kiedy przeciwnik trafia w blachę. Szczególnie, że... To jest niewymuszony błąd. Jeżeli jest wymuszony, ok, można. Natomiast na pewno wielkie brawa powinny się należeć przy takich shotach, co są wygrywające uderzenia. Czasami trochę tego brakuje tutaj, żeby... Oj, ładnie, no let, ewidentnie. Bardzo ładne. No teraz wielkie brawa, dziękuję bardzo publiczności za to, że reagują w ten sposób. To było bardzo dobre uderzenie. Ciasna robota z prawej strony kortu. Oj, to może być błąd duży. Ale wychodzi z tego dobrze Kuba. Ładny drop. O, piękne, do Niku. Słychać było struny na jego rakiecie. Gra, jak się dowiedziałem, Technifibrem 305 1,2 mm. Więc ci, którzy chcą przetestować ten naciąg, gorąco polecam. Też gram tym naciągiem. Właśnie Piotr. Ty grasz jakimś czarnym naciągiem. Czy to jest czarny Technifibre, czy jakiś inny? Nie, wydaje mi się, że naciąg jest Olivera, a rakieta jest Aya. To jest Aya, to wiadomo. Grasz 130, tą, którą ja gram. A ta Filipa właśnie, bo tak się zastanawia. To jest 120 gramów? Jak? To jest 125. To jest Elite, tak? To jest Elite? Fauli to 120 gramów. Faulite, przepraszam, tak jest. Dzięki wielkie, dzięki Piotr. Handout 5-8. Czy już mamy jasność? Jest 5-8, 3 punkty Kuby Pytlowanego w tym trzecim secie. Ładny jest ten trzeci set, podoba mi się. Bardzo mi się podoba, jak grają. Jest mniej niewymuszonych błędów. Trochę za mocno się przeniosła gra do przodu, więc to może być początek końca, tak jak teraz. Te wymiany będą krótsze, jeżeli się przeniesie gra do przodu. Wymiany będą krótsze, jest duże ryzyko, że zagrywając do przodu, można się narazić na stratę punktu.
jest niewymuszony trochę błąd. Handout 9-6. Ale ładnie się panowie przerzucali z jednej strony na drugą. 9-6. O, teraz Filip tam troszeczkę za szybko otwiera ten kort, wydaje mi się. No tutaj Kuba, właśnie się, czasami Ola Burak tutaj, proszę powiedz, Ola, jaka nie wiem, nie znam się, przepraszam. Patrzyłaś na ten pozycję. Ja myślę, że był stroke czysty, all day long. Piotr? Ja też myślę, że stroke, ale... Tak. Widziała Ola Burak. Okej, okay, wróćmy do kort. Dziękuję. Oj, przyznał się Filip. Ja nie wiem, nie wiem jak... Ja nie, ja bym się... Okej, okay, jest 10-6. Cztery piłki setowe ma Kuba pytlowany. O, ładnie. No i wygrywa tego trzeciego seta. Kuba pytlowany, pokazując sobie na skroń. Tak jest, że to jest w głowie, że to jest wszystko w głowie. Są przygotowani obydwaj bardzo dobrze, więc tak naprawdę dużo ma tutaj do... dużą rolę spełnia głowa. Były up and downy w tym secie trzecim. Bardzo mi się podobał ten trzeci set. Nie, trzeci. Jeszcze się dwa razy zastanowię, trzeci. Ale nie jest po dwa? Nie, jest 2-1. Dla Kuby pytlowanego jest 2-1. No Dominik Kowalski widocznie robi bardzo dobrą robotę tam, coachując Kubę. Nie wiem, co mu tam mówi. Jest wart. Ale zaraz go może zapytamy. Dominik Kowalski, za chwilkę. A tam pracuje nad Filipem Jarotą chyba Darek Filipowski, przynajmniej pierwsze dwa sety. Ola, i co ty na to? Przegrałaś co? Kawę. Przegrałaś co? Przegrałaś kawę. 15 sekund! Idzie Filip Jarota. 15 sekund. Kuba gotowy. No tym razem Filip wszedł pierwszy na kort. Niektórzy są przesądni. Nie wiem jak wy. Możecie tam napisać w komentarzach. Ola jesteś? Nie jestem przesądna. Ola Burak nie jest przesądna. A Ania Pozlewicz? Też nie. Nie wierzę. Ale okej. Okay. Ja też nie jestem niby przesądny, ale na przykład jak ktoś się wita... Jak ktoś się wita przez próg ze mną, to przeciągam albo przechodzę na drugą stronę. 0-0. A co mówi drabina? Właśnie, dlaczego się nie przechodzi pod drabiną? Wiem, że właśnie jest takie mądrość, że nie będziesz przechodzić pod drabiną. Nie wiem czemu, ale jest też tak. Okej, okay, dobrze. Skończmy już tymi przesądami. Wróćmy na kort. 2-1 prowadzi Kuba Pytlowany. Muszę widzieć, co tam się dzieje, żeby dobrze analizować sytuację. No właśnie, czy ja dobrze analizuję sytuację? Tego nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie komentować to, co się dzieje na korcie i to, co się mówi, czy wam się podoba, czy się wam nie podoba. Jeżeli myślicie inaczej, napiszcie to. Handout 1-0. Po to to właśnie jest. No, a propos przesądnych zawodników, jest mnóstwo przesądnych zawodników, na przykład, no właśnie, czy znacie przesądnego zawodnika? Ja nie. Ola Burak nie. Ciekawe, czy Piotr Dudek zna jakiegoś przesądnego zawodnika z PSA. Nigdy tego pytania nie zadałem. Okej, okay, to ja wam powiem, jakie są moje obserwacje na temat przesądnych zawodników. Jest na przykład taki bardzo utalentowany Hindus, Sourav Ghosal. Znacie go? Sourav Ghosal? Piotr Dudek zna, Ola Burak nie zna. No i Ola Burak ma właśnie minus. Sourav Ghosal, zauważcie. Jest led. Brawo, brawo. Czysty siur, czysty siur. Na
Najlepsza decyzja turnieju. Na pewno teraz Pawłowi podniosło się ego, bo zgodzili się wszyscy z tą decyzją, nawet zawodnik. Także Paweł, dobra robota. Słuchajcie, bardzo fajnie, że ten klimat tutaj, tego finału jest taki, w takiej dobrej atmosferze. Czasami bywały różne finały, czasami były skandale, kłótnie, kontakt strołki. Tutaj jest czysto, więc myślę, że to jest dobra robota i organizatorów, i sędziów, no i też zawodników, bo i świadomość, i kultura naszych zawodników rośnie. Jest czemu? Wystarczające przeszkadzanie w zamachu. No, tak wspomniałem. Bardzo dobra atmosfera. Zobaczcie, mam nadzieję, że się zawodnicy nie rozluźnią za bardzo tymi komentarzami. Może to też świadczyć o tym, że jest bardzo Kuba zrelaksowany, komentując w ten sposób. Ale grając na takim poziomie, zawodnicy starały się być super profesjonalni. Nie robić sobie żartów. Jest 3-1 Filip Jarota. No, ciekawe. Ciekawe to jest, bo teraz Filip Jarota prowadzi. Idealny scenariusz tego meczu to jest 2-2. Dobra decyzja. Dobra decyzja teraz. Zgadzam się w 100% z Pawłem. Idziesz na zawodnika bezpośrednio. To wiesz, że to jest zabronione. No led. Tak jest, piłka była dobrze zagrana w dorogu. Dlatego powinien pójść lewą stroną. Dobrze to Paweł tłumaczy. And out, 2-3, no led. Dobrze, no ciężko jest to przełknąć, bo mógł być przy piłce. Ja wiem, że Filip by tam doszedł, ale niestety złą decyzję podjął. Piłka była dosyć dobra i pójście na ciało przeciwnika nie oznacza, że będzie led, nie będzie stroke. Więc został no led. No tutaj jest, słyszę, a nie pozlewić. O Jezu! Także naprawdę jakość uderzeń. Oj. Taki Leisure Center Post jako winner. 4-2. Bardzo trudne do odczytania zagranie. Nie jest wysoko notowane, jeżeli chodzi o szoty w squashu, ale czasami jest skuteczne. A tu się gra na punkty. No Piotr podpowiada, że to jest Chińczyk. No, jest led? Tutaj. To jest jego decyzja, jemu dam wyjaśnienie. Proszę, nie argument, nie pytaj się, nie jest twoja kolej, ok? Grajmy. 4-2. Sędzia wyznacza reguły tutaj bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jeżeli by nie reagował sędzia na takie rzeczy, zaraz zrobiłaby się nam tutaj komedia na korcie. Jest 5-2. O, pięknie. Bardzo dobra neutralizacja. Do ataku. O, no niesamowity trickle boss taki z odejściem. Inside out. 6-2. W czwartym secie. Słuchajcie. Bardzo odważnie zagrał. 7-2. Teraz Filip pokazał palcem na skroń. Ale piękny cross lob. Właśnie widzisz, to wyglądało jako dobra piłka, nie? Ale już się drugi raz przyznał do takiej piłki, która była wątpliwa. 3-7. Ale właśnie to jest klasa. Nie, ja myślę, że tak. Ja myślę, że nie jest pewien, oddaje piłkę. Chociaż to jest zawsze taka kwestia sumienia. Są różni zawodnicy, niektórzy zostawiają tę decyzję sędziemu, mimo tego, że czują, że mogła być wątpliwa piłka, a niektórzy po prostu się przyznają. I to jest wielki szacunek za to, że jeżeli zawodnik czuje, że tam mogło być coś nie tak, po prostu przyznaje się.
chwili. O, ładnie, ładnie. Oszukał tym holdem Filip Jarota. Handout 8-3. 8-3 w czwartym secie. No, wygląda na to, że będzie to, co powiedziałem, to, co sobie wymarzyłem. 2-2. No i ten ostatni set zadecyduje, kto będzie zwycięzcą tego turnieju. Corsage Enjoy Squash Open 2023 PSA Satellite. Myli się. Hand out 4-8. Zadawałem pytania zawodnikom na temat tego, co myślą na temat łączenia turniejów A z Satellite. Osobiście uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Część zawodników w Polsce dostało wsparcie na wyrobienie licencji. Także bardzo dobrze to wróży. No może niektórzy zawodnicy, którzy nie mają takiej licencji, nie interesuje ich gra w PSA, mogą być trochę zniesmaczeni albo niezadowoleni, dlatego że zawodnik, który ma licencję PSA i ma ranking PSA, ten ranking PSA jest nad rankingiem krajowym. Czyli na przykład, no to jest dobry przykład tego turnieju, Filip Jarota jest wyżej niż Darek Filipo... O, przepraszam, nie jest wyżej. Darek Filipowski. Darek Filipowski jest jedynką, ale też Darek Filipowski jest numer w tej chwili. 3, no właśnie, 3. A Kuba? Kto zna Kubę ranking? No więc właśnie, i Darek Filipowski właśnie jest przed, właśnie to jest ta sytuacja. Darek Filipowski jest przed Kubą. Darek Filipowski powiedziała Ania Pozlewicz, że jesteś 8. Czyli już nie zostaniecie zaproszona na ten turniej do Darka. Ale świetna robota Darka Filipowskiego, jeżeli chodzi o promocję squasha. Wspominałem też o Piotrze Dudku. Myślę, że się będzie działo coraz więcej. Takimi pionierami takiej promocji squasha był Maciantowicz i był Nowisz. Brawo! 6-8. 6-8. No dobrze. Dobrze dzieje się tutaj na korcie. Jest wielki doping. Bardzo się cieszę, że publiczność reaguje na to, co się dzieje na korcie. Pomaga to zawodnikowi na pewno. Wow. Trochę niewymuszony błąd Kuby. Hand out 9-6. 3 punkty różnicy. Filip prowadzi w czwartym secie 9-6. No jest 7-9. Handout 7-9. Ciekawa sytuacja w tej chwili na korcie. Zobaczymy, kto zdobędzie ten punkt. Jeżeli Filip, to... Dying length od Filipa, no i proszę bardzo, jest 10-7. Handout 10-7 game ball. 3 piłki setowe ma Filip Jarota na 2-2. Może ja wróżbitą zostanę, bo przewidziałem, że będzie 2-2. O, co tam się dzieje na korcie? Nie mógłbym być wróżbitą na pewno. Myli się. Jedną piłkę setową broni Kuba. Handout 8-10 game ball. Jeszcze trochę.
shot selection w tym momencie, kiedy jest 10-8 Kuby, jest pod dużą presją. Oj, uderzył chyba Kuba. Stroke to Jarota! Ej, nie stop! Nie wychodź! 11... Decyzja przez cały turniej. 11-8, game to Jarota, 2-2. Kuba może być sfrustrowany po tym, ale ta decyzja myślę, że była dobra. Niestety zahaczył Filip Jarota w trakcie swingu. Konsekwencją złego zagrania, niedokładnego zagrania Kuby pytlowanego. Tak ja to przynajmniej widziałem. Dobra decyzja. Pamiętasz decyzję, którą nieważne jak udasz będzie zła? To była ta. No właśnie. Rozmawialiśmy przy śniadaniu z Pawłem i powiedział coś takiego, że nieważne jaką decyzję podyktujesz czasami, sędziując mecz, będzie zła. No, ta była zła dlatego, że skończył się mecz w taki sposób, bo to był minimalny kontakt, ale jednak mogło to mieć wpływ na uderzenie, stroke. No ale cóż, mecz trwa nadal, decyzja się nie cofnie. Myślę, że Kuba musi to przetrawić, skupić się na ostatnim secie, bo teraz jak gdyby wszystko zaczyna się od nowa. Piętnaście sekund. No, kto wejdzie pierwszy na kort? Kuba. Wracając do superstitions, czyli do bycia przesądnym. Surab Gosal ma taki nawyk, że za każdym razem, kiedy zaczyna serwować, ale za każdym dosłownie, wyciąga sobie delikatnie spodenki, odciąga z tyłu i palcem wskazującym sobie przyciska pępek. Zwróćcie uwagę. Wielu jest zawodników, ale nie będziemy teraz o tym mówić, kto jest przesądny. To tak z ciekawostek. No, Rafael Nadal na przykład to jest bardzo, bardzo dobry przykład. To są manie już. Ja myślę, że to jest, to się nazywa... 1-0. Nerwica nadstręt, tak, chyba tak. Mhm. Powiedziała doktor Aleksandra Burak. A ty wybierasz się na uczelnię na medyczną medycyną? Ale mogę zrobić doktorat, nie? Ola, powiedz, co ty studiujesz? International business. Ja bym powiedział to inaczej. International business. Super. Super. Twoja siostra jest tutaj na Erasmusie we Włoszech? Który nie? Julia Burak, pozdrawiamy cię. Obserwowała, oglądała transmisję przez cały czas. Mi napisała, że obserwowała moje wywiady. Kłamała. Dobra, jest 1-1. Wracajmy, tu jest finał. Jest dobra atmosfera, się cieszę, ale skupmy się na meczu. Tam... No tutaj już wszystkie ręce na pokład w tym ostatnim secie. Wiedzą panowie, że... to było dobre. Wow. To było dobre. Filip Jarota, brawo Filip Jarota. Kuba pytlowany robił tam wszystko, naprawdę. Ale on nie złoży tej broni tak szybko. To jest fighter. Zresztą Kuba tylko Filip Jarota w wywiadzie. Podkreślił to kilka razy, że jest fighterem, ale ja wiem doskonale, że Kuba pytlowany jest równie wielkim fighterem. Ten chłopak, oj, no, to jest... No, Filip, nie wygląda to dobrze, nawet ludzie nie biją brawo, ale niestety jest to skuteczne, daje to punkt. Robi zamieszanie w głowie i w oczach przeciwnika. No a Filip chce to wygrać, na pewno, więc obojętnie już... No, niestety się myli, to był kontakt dopiero po uderzeniu. 4-1. Jest 4-1, no. Filip Jarota, on top na razie. Oj, no niestety za dużo błędów. Kuba chce. Ale ładny, głęboki cross.
pięknego. Wyciąga to Filip Jelota. Proszę bardzo, jeszcze raz tego drive'a atakującego. Mocno pracuje Kuba Pedlowany, żeby utrzymać się przy tej wymianie. Musi zresetować to. No, proszę bardzo, dobry reset Filipa. No i kolejny błąd, niewymuszony. Każe się sam Kuba Pytlowany takim okrzykiem. 6-1. No niestety, niestety to jest wysoka stawka, to jest finał, więc takie błędy kosztują mecz. No nie wiemy też jak się Kuba czuje, jak nie wiem czy chcielibyśmy być w skórze Kuby teraz. Jest potwornie zmęczony. Jeszcze obydwaj są zmęczeni. Jelota wygląda rozgrzany. No myślę, że Kuba też jest dobrze rozgrzany. No tutaj jakbyście się mieli pokusić, kto więcej porusza się po tym korcie, kto więcej biega. No ciekawy jestem. Okej, Ola by się pokłóciła, że Kuba, a Ania? 7-1. Ja też tak myślę. No ale może to łatwo zmierzyć, jak się ma takie opaski, które mierzą dystans. Jest 7-1. No, Filip chyba nie wypuści. Nie wiem. Chyba ją teraz schował, bo nie ma na ręce. Ładnie. Ładnie, brawo, brawo. Brawo. No Kuba teraz potrzebuje... 2-7. Okej, okay. Kuba teraz potrzebuje na pewno wiatru w żagle. Te brawa mogą mu pomóc. Oj, pięknie. No, prosty. Drugi kozioł przed boczną ścianą. 8-2. Idealny cross, 8-2. Niesamowite szoty ma Filip Jelota z forehandu. Proszę bardzo. Dobre czytanie gry Filipa Jeloty. Wow! Dobra końcówka. No, na pewno wielkie brawa za tą wymianę. Ale też chciałbym zwrócić uwagę, że Kuba Pytlowany gra z mistrzem Polski, jest 2-2, no teraz przegrywa mocno ten piąty set, ale na pewno wielki szacunek za to, co on zrobił na tym korcie, jest 2-2. Jeszcze nie przegrał, no proszę bardzo. Hand out. 3-9. Jest zawsze taka szansa, że wygra Kuba ten mecz. Ale moim zdaniem jest mała szansa. Ciasna piłka Filipa. Trzyma bardzo dobrze go na tym backhandzie. Oj, bardzo ładnie. Zneutralizował to. Ale wszystko czyta Filip Jelota. Widział ten cross. Oj, to było dobre. Dobry akcent. Tego fightera z Krakowa. Ładny forehand volley drop. 4-9. Naprawdę życzyłbym sobie, żeby były finały rozgrywane w takiej atmosferze i tak czysto, tak fair play, bo w historii, no znowu niewymuszony błąd, no niestety jak się robi 4 niewymuszone błędy w secie, to się traci go, no i 10-4 matchball. Jest 6 piłek meczowych dla Filipa Jeloty. Mocno pracuje Kuba. Filip wygląda jakby chciał się na nim pastwić teraz. Ale zobaczcie co robi. Nie chce kończyć tego punktu. I jeszcze zagra do tyłu. No, słuchajcie, ja myślę, że... Brawo, brawo! Kuba Pytlowany! No,
chyba wyczuł to, że się nad nim pasł i postanowił go ukarać. Jakiś comeback się szykuje. Ale piękna wymiana, piękna atmosfera tutaj, naprawdę. Enjoy, dobra, piękna robota. Niestety kolejny, piąty, niewymuszony błąd, daje zwycięstwo Filipowi Jarocie. Wielkie brawa. Dziękuję publiczności za to, jak się zachowywała podczas tego finału, nie tylko podczas finału. Wielkie brawa Filip Jarota, wielkie brawa Kuba Pytlowany. Zobaczcie na tego gościa. Jest wasted ze zmęczenia.